Dzień dobry, tutaj kolejny odcineczek Disków. Dzisiaj w sumie, planów na dziś w sumie nie mamy, ale coś zawsze zrobimy, no. W sumie już mamy plan, no. Przenieść te, otóż jakże, wspaniałe nasze pompy na drugą stronę, więc najpierw może byśmy zrobili jakieś nabrzeże. Żeby ładnie, równo sobie tam stały. Myślę, że zaczniemy może od... jako tako końca w miarę. To nie prostym, tylko takim... takim gibkim. O! Ładne sobie zrobimy tutaj nabrzeże. Póki można, póki mamy na to siano. Dobra. Teraz to przestawmy... tutaj. To przestawmy sobie... tutaj obok. To przestawmy sobie znów tutaj. I to przestawmy sobie tutaj. Dobra. Teraz tylko jeszcze... w sumie jedna najgorsza rzecz. To jest tak. Podłączenie to w sumie jest łatwe, wiadomo. I teraz myślę, że można by było trochę tu... zdemontować tych rur, bo po co nam aż tyle tu rur? Dobra. I rury już są ogarnięte. Teraz tylko jeszcze pozostało nam podłączenie tego na drugą stronę, żeby była woda, no. Dobra. Teraz tylko jeszcze prąd. W sumie myślę, że skoro tu mamy druty... o, dobra. Tu podłączymy sobie tak. No i tu złapiemy sobie tak. O, dobra. Druty mamy, czyli stąd w sumie druty można usunąć. Bo tu one nie są nam potrzebne. Dobra. W sumie ja tak się zastanawiałem. Skoro my mamy tyle tu tych drutów, to po co my tu mamy podłączeń 1000, jak na przykład to podłączenie nie jest nam w ogóle potrzebne. Tak na dobrą sprawę. I wszystko powinno być w teorii dobrze. Dobra, zobaczmy, czy oby na pewno prąd jest. Nie, no jest. No i bardzo dobrze. Dobrze. Teraz może byśmy się zajęli stawianiem takich trochę ważnych budynków trochę. Dobra, tutaj postawimy sobie jedną klinikę. Bo tu prestiż trzeba wysoki osiągnąć tutaj przy tej jakże wspaniałej rzece, tej dzielnicy. Zara będziemy nazywać, tylko muszę sobie przypomnieć, jak ja to miałem nazwać, bo nie pamiętam. To akurat teraz sobie sprawdzę. Sobie sprawdzę, jak to tam miało być nazwane. Bo miałem sprawdzić, ale zapomniałem i tak o, zaraz dopiero mi się przypomniało. Zaraz tu sprawdzimy. O, dzielnica Stulejarz. Dobrze. To wybierzemy sobie może naszą pierwszą dzielnicę tutaj. I sobie ją nazwiemy dzielnica Stulejarz. Dobra, jest dzielnica Stulejarzy. Proszę bardzo. Otóż jak nasza wspaniała dzielnica nowa. Dostała nowy przydomek. No i wszyscy są szczęśliwi. Dobrze, czego my tu jeszcze... wszystkiego tu w sumie nie mamy, no ale no cóż, no. Parki chociaż są i no, z parków są zadowoleni, bynajmniej niektórzy. Nie wszyscy, ale niektórzy tak. Dobrze, to myślę, że dalej tu można pociągnąć sobie domki. Skoro miejsca trochę zyskaliśmy. To tu mniej więcej dotąd można domki sobie dać. Myślę, że tu na razie ta aleja ze sklepami powinna jeszcze trochę sklepów pomieścić. Więc myślę, że nie będzie źle. Ale tu widzę, że no powoli nam miejsce na coś takiego jak fabryki się kończy. W sumie nie, tu bym nie podjeżdżał aż tak blisko, tylko bym tutaj do tego momentu mniej więcej dojechał. Żeby tu była jakaś przerwa może między strefą mieszkalną, a tą właśnie fabryczną, no wiecie o co chodzi. Żeby nie było lipy, że im tam, no, zanieczyszczenia i te sprawy idą.
Że nie było, że kurde, my tam mieszkamy, a kurde, ty mi tu kurde zanieczyszczenie dajesz. No, jak to tak można? No. Dobra. To już zrobione. Myślę, że drogę jednak można tu sobie dać taką. Nie wiem, czy potem tego nie będę żałował, żeby przypadkiem nie było, że ciężarówki zaczną tam jeździć. Co, prąd mi się skończył? O kurde, prąd mi się skończył. O nie, najgorzej. Trzeba szybko przyspieszyć czas i za elektrownię postawić, bo to no... źle. Kurde, ja nie wiem, czy ja zdołam tyle zarobić szybko. O, dobra, prąd się uspokoił, ale to... była niepokojąca informacja o tym, że prąd się nam skończył. Dobra, domki tu się stawiają, tam widzę, że levelują. No i bardzo dobrze. Czym wyższy level, tym wyższa wartość gruntu. Co tam brzęczysz? To za mało ludzi? Jak to? Jak to brak klientów? Dobrze. Pro brak klientów, zaraz robimy im tam busy. Dobra, ale najpierw to ta elektrownia, halo. Czekamy i zarabiamy na elektrowni. No właśnie, bo tu prądu coraz więcej kurde chcą. A my tu już mamy kurde 3 elektrownie, kurwa. Dobra, teraz już prądem powinni się uspokoić. Dobra, teraz czas można trochę sobie zwolnić. Dobra, nowa linia autobusowa. Myślę, że... tam można by było dać, może nie tutaj. Jakby ją tu przeprowadzić? Dobra, myślę, że możemy zacząć tutaj w ogóle. Stąd. Pojechać sobie tutaj, tędy. Tutaj sobie wjechać. I tutaj pojechać. Myślę, że można było tutaj pojechać. I tutaj pojechać, tędy. Tu jeszcze jeden przystaneczek. Tu zrobić kolejny przystaneczek. Tu kolejny. Tu w sumie na razie nie potrzeba przystanków, ale dobra, tu sobie tędy wjedźmy. I tu zakończmy. O, dobra, kolejna linia. Tylko może kolorki teraz pozmieniał, bo no, żeby się nie myliły. Dobra, tą zrobimy czerwoną, a tą zrobimy zieloną, dobra. To mamy już dwie linie autobusowe w naszym jakże wspaniałym mieście. Zaraz będzie tłum autobusów kurde wyjeżdżał. Dobrze, na razie korki się nie tworzą, więc jest dobrze. Oni bardzo pragną od nas zamieszkania. Dobrze, to tutaj dajemy im miejsca do mieszkania. Dobra. Tutaj w sumie też. Tutaj na razie trzeba czekać, póki słupy nam nie znikną stąd. No ale dobra, jako tako tu, no myślę, że prąd zaraz będzie i nie będzie tu w końcu ten park nam brzęczał, że brak prądu. No, to brzmi jak plan. Dobra. No to cóż, no teraz to nam chyba nic innego nie pozostało, jak tutaj się zabawienie z tą dzielnicą kolejną, naszą nową, naszym nowym nabytkiem. Dobra. Tu myślę, że zrobimy sobie drogi tylko w środku. O. Dobra. Zaraz w ogóle będzie trzeba zobaczyć, jak tu z równością terenu. Dobra, tutaj dotąd, tutaj dotąd. Dobra. Nie. Zobaczmy, jak tu ta
Tak, tu ten teren. Dobra, czyli tutaj jeszcze jest w miarę równy. Dobra. I tu bym sobie poszedł kapkę prosto. Tu też bym sobie poszedł prosto. Dobra, zrobimy sobie taką dzielnicę już większą. Tutaj zrobimy sobie takim zawiasem. Tak. Tylko kurde, to krzywo wyjdzie. Poczekajcie, bo to trzeba taką wiecie, rozkminę już zrobić taką, że to ładnie w miarę wyglądało, nie? Dobra, dotąd dajemy. Tu kawałek wypuścimy. Kawałeczek prostej. Teraz zakrętaskiem. Dobra, myślę, że tak. O, dobra. Teraz wszystko ładnie prosto. W miarę. Dobra, tu zrobimy sobie tak. Dobra. I no dzielnica, no kolejna będzie, no. Dobra. Tu myślę, że w środku można dać jeszcze... O, dobra. Można sobie tu umalować kolejną dzielnicę. I hyc. No i myślę, że z tej okazji, że ona jest na no, totalnym zadupiu. Bo nie ma się co oszukiwać, to jest totalne jakby zadupie aktualnie naszego miasta, czy tam to co tam jest, nie wiem w sumie. To, jak to brak funduszy, halo. Proszę mi się tu uspokoić z tymi funduszami. Dobra, tu jeszcze kawałek, tak dać rurę. I kawałek tak, dobra. Jeszcze tutaj nam zostało wszystko do podłączenia. Dobra. O. Dobra, nasza nowa dzielnica już powstała. Teraz tylko ładnie trzeba tu ją pokolorować wszędzie, tam gdzie chcemy. I zaraz będzie można tu jeszcze parków nastawiać trochę. By mieszkańcom żyło się lepiej, wygodniej i bardziej prestiżowo. Tylko oni już kurde się stawiają i to mi się nie podoba. Ja jeszcze nie chcę, żeby oni już się tak szybko stawiali, bo jeszcze parki tu muszę nastawić. Proszę mi się. Dobra. Jeden park. A na granicach jakby tutaj, dobra. Damy sobie drugi. Tutaj jeszcze na jakby wjeździe zarobimy trochę pieniędzy, damy trzeci. I myślę, że ta dzielnica już powinna być no wręcz do nieruszenia, oprócz postawienia szkoły, straży pożarnej i tym podobne. No jeszcze prądu dociągnięcia tutaj ewentualnego. Brak funduszy. Kurde, to jest nasza zmora, te brak funduszy, halo. Proszę szybciej płacić te podatki. Dobra. O, prąd teraz zaraz wszędzie będzie. No i widzę, że... O, ruchliwe miasteczko już mamy, proszę państwa. No dobra. Dobra. A może pauza taka mała. Postawmy sobie tutaj jeszcze jedną prostą. O, dobra. Dobra, zróbmy sobie tak. Tu damy im jeszcze trochę miejsca na te całe budynki. Dobra, czyli widzę, że już odblokowałem fajne rzeczy, no w miarę. Dobra. Blokowałem elektrownię naftową. No myślę, że to zaraz będzie można postawić. A raczej jeszcze dzisiaj. Zaraz pieniędzy na to zarobimy i będzie stała już ładna elektrownia naftowa. Dobra, ten wiatraczek stąd wydupimy. Bo on nam tu nie jest potrzebny. Tu sobie ten budynek popsuł też wydupimy. Dobra. A kiedy mamy następny kamień milowy?
8,5 tysiąca mieszkańców. No to myślę, że jeszcze trochę osiedli będzie trzeba porobić i to już będzie tyle tych małych domków. Już będziemy stawiać większe. Dobra, mamy już na elektrownię. To tu ustawiamy taką wielką elektrownię. I prądem my się nie przejmujemy przez najbliższe 1000 lat. Dobra. O. Widzę, żeby się jeszcze przydało. To zarobimy chyba, bo... Zobaczmy, jak tam jeszcze nasze pożyczki właśnie. Mamy tu 40 tysięcy jeszcze do spłaty. No, więc nie jest najlepiej, no to no. Dobra. No to w takim razie, no, jeszcze sobie tylko na koniec sprawdźmy, jak tam, o. Tu już ładnie się powoli zielone robi. Więc jest ładnie. Tutaj też już się zielone robi. Więc też już jest elegancko. Tutaj no to jeszcze ojej. Ujej. No i tu właśnie będzie miejsce tutaj po środeczku między tymi wszystkimi sklepami na szkoły. Znaczy na nie szkoły, tylko na te. Na uniwersytety, szpitale, straże pożarne duże i takie tam. Więc dzięki wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się i miłego oglądania.